Chcesz kupić rower, ale nie jesteś pewien, czy spełni on wszystkie twoje oczekiwania? W tym filmie wspólnie z Media Expert podpowiemy ci, jaki rower wybrać, pokażemy ci takie drobne triki, jakie stosują producenci rowerów oraz na sam koniec pokażemy ci akcesoria rowerowe, które warto posiadać. Temat niby oklepany, ale pod koniec lat 90. wszyscy w Polsce rzuciliśmy się na rowery górskie. Używaliśmy ich dosłownie do wszystkiego. Natomiast rower jest jak buty. Nie ubierzesz przecież butów eleganckich do garniturowych spodni i skarpetek do sandałów. To się wytnie. Jeśli masz zamiar jeździć po mieście, zdecydowanie polecam ci rower miejski. Posiada on 28-calowe koła, przez co jest dość szybki. Poza tym taki rower posiada od 3 z reguły do 8 biegów, które są zintegrowane w tylnej piaście i wystarczy ci do takiego codziennego użytkowania. No chyba że mieszkasz w jakiejś miejscowości pod Mont Blanc, to wtedy raczej zalecam rower, który będzie miał więcej biegów. Osobom, które nie wykluczają dalszych wycieczek weekendowych oraz chcą sprawnie poruszać się po mieście, bardzo polecam rower trekkingowy. Posiada on dużo większą ilość przełożeń niż rower miejski, bo może mieć ich nawet 30, dzięki czemu łatwo podjedziesz pod każdą górę, możesz sobie zaczepić sakwy oraz masz dalej wygodną miejską pozycję oraz dobrą widoczność za kierownicy. Spotkałeś się z opinią, że rowery elektryczne są dla starych ludzi? Dobra, przyznaję się, sam tak kiedyś mówiłem, dopóki nie wsiadłem na rower elektryczny. Zresztą, kurde, zobacz to tacuszko. Koniecznie musisz wpaść i spróbować się przejechać na takim rowerze i zobaczysz, jakiego będziesz miał banana na twarzy. Rower MTB jest stworzony do tego, aby wrócić ubrudzonym po uszy albo po pachy. Idealnie nadaje się do wyjazdów za miasto, do lasu bądź w góry. Rower o kołach 29-calowych równie dobrze sprawdzi się w mieście, więc jeżeli miałbyś kupić jeden rower, to zastanów się, czy taki 29-calowiec nie spełni przypadkiem wszystkich twoich wymagań. To się nie spadniesz z roweru. Obiecałem, że nie będę przeklinał ani robił gimbazjalnych żartów o kupie. Jak zwykle chyba nie wyszło. Widzę, że z tego się uśmiechnąłeś, chyba to zostawimy. Najważniejszą rzeczą w rowerze jest rama. Dlaczego? Dlatego, że to głównie od niej zależy, czy będzie ci na rowerze wygodnie, czy nie. Poza tym, kupując ramę od sprawdzonego producenta, tak naprawdę kupujesz bezpieczeństwo oraz gwarancję, że będziesz tego roweru mógł użytkować przez lata. Poza tym sprawdzone i porządne ramy dużo lepiej również tłumią wszelkie nierówności i drgania. Pewnie tego nie wiesz, ale za tymi rowerami stoi wieloletnie doświadczenie polskich inżynierów. Kupując rower, przymierz go. Musisz sprawdzić, czy geometria ramy będzie dla ciebie optymalna oraz czy aby na pewno to jest dobry rozmiar. Uwierz mi, że kupno za dużego albo za małego roweru może być naprawdę nieprzyjemnym doświadczeniem. Zanim opowiem ci, na co zwrócić uwagę podczas zakupu roweru, pozwól, że przypomnę, co było w poprzednich filmach. Opowiadaliśmy sobie o myciu i smarowaniu roweru, o wiosennym przeglądzie, obowiązkowym wyposażeniu roweru oraz pokazywałem, jaki zestaw akcesoriów wożę ze sobą na każdą wycieczkę. Linki do tych filmów znajdziesz oczywiście w opisie. Te triki stosują wszyscy, niezależnie od tego, gdzie kupujesz, jaki rower i kto jest jego producentem. Powiedz mi, że ani razu nie zawiesiłeś oka na jakiejś fajnej przerzutce, na przykład Shimano XT w rowerze. Tak się składa, że tylna przerzutka jest dużo tańsza niż na przykład korba, amortyzator, koła albo hamulce tarczowe. Właśnie dlatego powinieneś najpierw zwracać uwagę na te elementy. Nie na darmo mówi się, że łańcuch jest tak słaby, jak jego najsłabsze ogniwo. Dobrze, oczywiście chcemy kupować tanie rowery, właśnie dlatego producenci rowerów stosują taką sztuczkę. Dzięki temu są w stanie sprzedać ci rower, który jest naprawdę w porządku, bo powiedzmy, nie wiem, nie potrzebujesz korby w rowerze za 800 zł, natomiast przerzutka tylna tej samej grupy, na przykład Shimano XT, sprawi, że zmiana biegów będzie dużo płynniejsza i naprawdę to odczujesz. Jeżeli planujesz jeździć na rowerze gdzieś dalej, to zdecydowanie polecam ci kupienie sobie spodenek rowerowych. A skoro już jesteśmy przy spodenkach, może zajmiemy się akcesoriami. Pierwsza rzecz, którą absolutnie polecam, to kupienie zapięcia. Nie takiej badziewnej linki za piątaka, kupionej, nie wiem, gdzieś w internecie albo ściąganej z Chin prosto, tylko naprawdę zapięcie renomowanej firmy, które jest wykonane ze stali hartowanej. Tylko takie zapięcie uchroni cię tak naprawdę przed kradzieżą roweru. Kolejną fajną rzeczą są błotniki. Dobra, o ile jesteś osobą, która nie rusza roweru
gdy pada deszcz, spoko, ale poza tym błotniki są naprawdę mega wypasionym akcesorium. Może rower trochę gorzej z nimi wygląda, ale suche spodnie, tyłek i koszulka zdecydowanie uśmiechną się do ciebie po pierwszej przejażdżce. Poza tym polecam ci kupić multitool. To jest malutki klucz w formie scyzoryka, który zawiera wszystkie klucze, którymi jesteś w stanie sobie naprawić rower. Nie jest drogi, zajmuje bardzo mało miejsca, a uratuje ci życie naprawdę przy wielu okazjach. Aby uniknąć niespodzianek, gdy jedziesz za miasto, zawsze miej ze sobą jedną zapasową dętkę, małą pompkę i multitool. Możesz je schować do takiej saszetki, którą mocuje się pod siodło. Ja swoją drogą miałem dokładnie taką, tylko się rozpadła po 6 latach, ale jest zarąbista. Oni tu mają produkty Zefala w media i naprawdę Zefal jest zarąbistą firmą. Poza tą najmniejszą pompką za 3 zł czy tam ile, ale te saszetki naprawdę są kozackie. Jeżeli tak jak ja masz ksywę pan linijka, to pewnie lubisz dużo rzeczy mierzyć. Polecam ci kupno licznika. Są też takie, które posiadają opcję zliczenia wszystkich przewyższeń podczas pokonanej trasy. Ostatnia rzecz, w którą warto się wyposażyć, to jest smar do łańcucha. Nie ukrywajmy, że o rower trzeba dbać. W związku z tym, skoro masz już pompkę, to warto, abyś też od czasu do czasu zadbał o napęd. I taka buteleczka smaru za 20 parę złotych wystarczy ci spokojnie na rok, więc nie jest to duży wydatek. Ostatnia rzecz, o której chcę ci powiedzieć, to dwa pozostałe filmy z tej serii. Opowiadałem w nich o tym, jak umyć i nasmarować rower, jak zrobić sobie wiosenny przegląd, o obowiązkowym wyposażeniu roweru oraz o akcesoriach, które wożę ze sobą na każdą wycieczkę.